Marek, czy dzień dobry Państwu. Maciej Biskupski, szef Rady Miejskiej Katowic z naszym gościem. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa. Może Państwo podsłuchali, że my już trochę o pieniądzach zaczęliśmy rozmawiać, bo to będzie chyba wiodący wątek naszej rozmowy. Fajny rok za Katowicami? Myślę, że kolejny bardzo dobry rok, ale jestem głęboko przekonany, że wciąż te najpiękniejsze przed nami, mimo że naprawdę rozwój Katowic w ostatnich latach, myślę, że wszyscy jesteśmy co do tego zgodnie z imponujący. No właśnie, serio? Lepszy rok przed nami, Pańskim zdaniem, niż ten, który się kończy? Czy z perspektywy inwestycji chociażby realizowanych w mieście, z perspektywy tego, że będziemy oddawali ważne inwestycje do użytku, jak chociażby dwa baseny miejskie? Tak, dwa baseny na ulicy Konnej i przy ulicy Kościuszki na pewno będą oddane do użytku. Z tego, co zapowiada Urząd Miasta, to jest to pierwszy kwartał przyszłego roku, a więc myślę, że najpóźniej w kwietniu już mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch basenów. To na lipiec też zapowiadaliście. Tak, panie redaktorze, no proces inwestycyjny w przypadku jednostki publicznej jest dosyć złożony. Ja oczywiście za te inwestycje bezpośrednio nie odpowiadam, ale gdzieś tam jak podpytywałem czy zasłuchiwałem informacji na temat tego, jak te inwestycje idą, no wiem, że pewne problemy są. Niemniej jednak już dzisiaj widzimy, że te inwestycje naprawdę są na ukończeniu i lada moment rozpoczną się procedury już odbiorcze, wobec czego jestem spokojny o to, że te dwa baseny będą za chwilę do dyspozycji mieszkańców. Chciałem po prostu dopytać, czy katowiczanie prędzej wykąpią się w tych dwóch basenach, czy na pięciu stawach, bo tam też rozmach inwestycyjny. Panie redaktorze, my konsekwentnie od wielu lat staramy się rewitalizowywać i rozbudowywać miasto. Wiem, że to są takie magiczne słowa, ale kwestia rewitalizacji pięciu stawów we wschodniej części Katowic jest punktem deklaracji pana prezydenta Marcina Krupy z 2018 roku. I faktycznie, tak jak baseny. Tak jak baseny, które są realizowane. Jestem przekonany, że ta deklaracja również zostanie zrealizowana. W dniu wczorajszym została przedstawiona koncepcja zagospodarowania tego terenu. Myślę, że bardzo ciekawa i po pierwszych komentarzach w internecie widzę, że bardzo dobrze odebrana przez mieszkańców. 2022? Myślę, że 2021 powinniśmy rozpocząć ten proces inwestycyjny, więc realnie 2022, zakładając procedury zamówień publicznych, inwestycje prowadzone przez jednostki publiczne, być może 2023. Niemniej jednak myślę, że perspektywa jest stosunkowo nieodległa i za te 2-3 lata będziemy mogli korzystać już z tej nowej przestrzeni. Panie Przewodniczący, jeżeli ktoś do tej wizualizacji nie dotarł, albo mu się o uszy nie obiło, co tam będzie? Co nas czeka na pięciu stawach? Czeka nas bardzo fajny projekt rewitalizacyjny wokół starego, czy wokół jeziora stawu Morawa. Przewidziane są podesty, miejsca dla wędkarzy, oczywiście cała infrastruktura będzie rozbudowana o ścieżki rowerowe. Będą przygotowane plaże, będą natryski, będą miejsca, gdzie ludzie będą mogli po prostu odpocząć. Mazury w Katowicach. W jednej części, druga część wokół stawów Hubertusy będzie raczej jeszcze taką częścią dziką, gdzie będzie przede wszystkim przestrzeń dla wędkarzy, bo też środowisko wędkarzy w Katowicach jest wbrew pozorom dosyć aktywne i też takie postulaty z tego środowiska wpływały. Poza tym jest część mieszkańców, która chciałaby nadal korzystać z takiej dzikiej przestrzeni, wobec czego będziemy starali się godzić oba te obszary. Inwestycja planowana jest na około 50 milionów złotych, a więc... Kto płaci? Będzie płaciło oczywiście miasto Katowice i Urząd Miasta, czyli wszyscy mieszkańcy, ale jestem przekonany, że wszyscy będziemy zgodni co do tego, że tą inwestycję warto zrealizować. Panie redaktorze, myślę, że będzie z czego. Miasto Katowice jest dzięki bardzo odpowiedzialnej polityce finansowej cały czas w bardzo dobrej sytuacji finansowej, co oczywiście nie zmienia faktu, że pewne czynniki zewnętrzne mają wpływ na budżet miasta. Na przykład? Na przykład, no na pewno panie redaktorze, wszystkie decyzje dotyczące podwyżek chociażby wynagrodzeń czy zwiększonych środków finansowych, jakie miasto Katowice musi przeznaczyć na edukację. Tu jesteśmy w takiej pułapce i nie za bardzo chciałbym sam w tą pułapkę wejść, żeby ani skrytykować, ani pochwalić, bo wiadomo, że będziemy dzisiaj więcej zarabiali, ale na mniej inwestycji miastu wystarczy. Patrząc idealistycznie i zakładając, że budżet państwa jest jeden i mieszkańców nie interesuje to, gdzie płacą pieniądze i gdzie płacą podatki, czy płacą podatki do budżetu centralnego, czy do samorządowego, jasne,
Myślę, że z ich perspektywy, z perspektywy nas wszystkich, to nie ma znaczenia. Z perspektywy rozwoju inwestycji, oczywiście, że te wydatki, bo mówimy o wydatkach bieżących, wzroście wydatków bieżących, one nie będą wpływały w dłuższej perspektywie pozytywnie zarówno na stan finansów miast, samorządów w Polsce, jak i myślę na taki rozwój inwestycji. Ale to niech pan powie, panie przewodniczący, jest panu taka pokusa, żeby tak często jak się da skorzystać z okazji i uprzedzić katowiczan, na co zabraknie? Myślę, panie redaktorze, że w tym momencie jeszcze zbyt wcześnie mówić, na co zabraknie. Ale na coś na pewno. Tego też nie wiemy. Zobaczymy, jak będzie kształtowała się dynamika dochodów z PIT-u w przyszłym roku. No niżej niż w tamtym, to już wiemy. Prognoza na ten rok jest dokładnie taka sama, jak w roku 2019. A jednak, mimo tej obniżki, którą się serwuje młodym ludziom? Mówimy, panie redaktorze, o dynamice. Dynamika wzrostu PIT-u od 2018 roku była naprawdę imponująca w Katowicach i teraz ta dynamika nieco będzie zachwiana, czy też wzrost będzie zdecydowanie niższy. Ale i tak wyższy niż poprzednio? Powiedzmy, że na tym samym poziomie, co w roku 2019. Problemem nie jest dynamika i wzrost PIT-u, chociaż oczywiście lepiej by było mieć większe dochody do budżetu niż mniejsze. Problemem są wydatki bieżące na wynagrodzenia, bo przypomnę, że od 1 stycznia rośnie płaca minimalna, na dodatki dla nauczycieli. Tu podpisuje się rękami oboma pod tym, że nauczyciele powinni więcej zarabiać. No szkopu i problem w tym, że to niestety samorządy w większości będą musiały te wydatki finansować, ale też to rozumiem, tak jak na początku powiedziałem, no jest to jeden duży budżet. Jak tu narzekać na to, że ludzie więcej będą zarabiać? Dokładnie tak. No jest to sytuacja niezręczna, bo samorządowcy mówiąc o tym, że nie chcą, żeby te wydatki były przerzucane na samorządy, no po części też sprzeciwiają się tym podwyżkom. Ja byłbym tutaj bardzo ostrożny w tym zakresie i nie chciałbym wdawać się w tą retorykę taką stricte polityczną. Trzeba patrzeć na suche fakty. Suche fakty są takie, że tych wydatków bieżących będzie więcej. Niemniej jednak przy tak stabilnej sytuacji budżetowej miasta, wydaje mi się, że te większe inwestycje w mieście nie będą zagrożone. Będziemy robili wszystko, aby tak kształtować budżet i w taki sposób go racjonalizować po stronie wydatków operacyjnych, żeby te wszystkie inwestycje mogły być realizowane. W budżecie miasta, w projekcie budżetu miasta na przyszły rok, nad którym aktualnie pracujemy, już ten proces pewien racjonalizacji widać. Chociaż oczywiście, panie redaktorze, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jaka będzie sytuacja finansowa samorządów i jak te wszystkie decyzje będą wpływały na nas, tak bardzo konkretnie będziemy mogli powiedzieć, powiedzmy, racjonalizacji się czego? Czyli oszczędności, krótko mówiąc. No tak, racjonalizacja to nic innego jak próba poszukania oszczędności i obcięcia wydatków bieżących w miejscach, które jest to możliwe. A jak już to widać, to w których miejscach to widać? No chociażby, panie redaktorze, zdecydowanie mniejsze pieniądze na kulturę czy na sport. A jednak. No wydatki bolączka bieżące. Bolączka katowicki sport, jedna z pięciu bolączek wymienianych przez tych, którzy opisują miasto. Panie redaktorze, w Katowicach kilka lat temu podjęliśmy decyzję o tym, aby budować wielofunkcyjny GKS Katowice, wielosekcyjny, w którym dzisiaj w głównej mierze dominują piłka nożna mężczyzn i oczywiście jest również piłka nożna kobiet, ale nie generująca takich wydatków, ale równomiernie wydatki na sekcje ponosimy na hokej i na siatkówkę, mniej więcej w tej samej skali. Te decyzje były podejmowane wtedy, kiedy perspektywa tych przychodów finansowych była zdecydowanie lepsza niż dzisiaj. I myślę, że przed nami trudne decyzje i poważna rozmowa na temat tego, jak kształtować kwestie chociażby właśnie wydatków na ten cel, czyli na sport. Prezes Szczerbowski już wie? Myślę, że prezes Szczerbowski jest jedną z wiodących postaci w tym zakresie, która w rozmowach z panem prezydentem i z wiceprezydentem Waldemarem Bojarunem, który odpowiada za sport, również poszukuje tej racjonalizacji, więc wiem, że tutaj współpraca miasta, prezydenta Krupy, prezydenta Bojaruna i zarządu GKS-u Katowice na czele z prezesem Szczerbowskim jest bardzo dobra. Panie przewodniczący, mamy dobry rok za sobą, tylko na koniec tego roku katowiczanie się dowiadują, że w przyszłym roku zapłacą więcej, dużo więcej, tak, za wywóz śmieci. Naprawdę dlatego, że rosną wydatki na płace minimalne i że rośnie cena energii elektrycznej? Między innymi oczywiście. Między innymi, panie redaktorze, tak. Faktycznie na ostatniej sesji Rady Miasta musieliśmy podjąć bardzo trudną decyzję o tym, aby podnieść opłaty za śmieci z 14 zł do 21-30 groszy od osoby za odpady segregowane, powiedzmy, że zdecydowana większość osób deklaruje, że te odpady segregowane jednak oddaje do dalszego przetworzenia.
Cóż, przez ostatnie 6 lat tych podwyżek nie było. Doskonale wszyscy wiemy, że od 2013 roku, kiedy ten system został wprowadzony i wdrożony, wzrosły płaca minimalna, wzrosły koszty związane z zakupem energii elektrycznej, wzrosła dosyć znacząco opłata marszałkowska. To są przepisy Komisji Europejskiej, które powodują, że niestety musimy do budżetu oddawać większe pieniądze i to niestety jednostkowo przekłada się potem na koszt od jednej osoby. Smutne strasznie, wie pan, bo ani płaca minimalna, jej wzrost mnie kompletnie nie dotknie, o wyższe ceny energii. My się nie prosiłem, nie, panie redaktorze. A płacić muszą wszyscy i to znacznie więcej. Niestety tak. Jesteśmy też na etapie poszukiwania, tutaj również magiczne słowo klucz racjonalizacji. Katowice są nie tylko pięknym i fantastycznym miastem, ale mają też swoje pewnego rodzaju ograniczenia wynikające z tego, że są jednak stolicą metropolii. Szacujemy, że w Katowicach mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób, które nie są tutaj zameldowane i które tych opłat nie wnoszą. I przed nami bolączka wszystkich dużych miast. Tak, bolączka wszystkich dużych miast. Bardzo mocno przyglądamy się Warszawie, która zmieniła system naliczania opłat i robi to dzisiaj od metra kwadratowego. Przed nami również poważna dyskusja w tym zakresie, jak ten system uszczelnić. Pomysły są różne, różne głosy spływają do radnych, różne głosy spływają do Urzędu Miasta zapewne również. Myślę, że w przyszłym roku, z tego co wiem, do czerwca przyszłego roku musimy, to co wynika z ustawy, zmodyfikować aktualne przepisy dotyczące opłaty, czy też sposobu i metody naliczania opłaty. I być może przy tej okazji będziemy zastanawiali się, czy tej metody nie zmodyfikować. Na tą chwilę wydaje nam się, że metoda, która jest przyjęta, jest po prostu najuczciwsza, czyli płaci się od mieszkańca, a nie metra, nie od metra kwadratowego, bo to mieszkaniec generuje śmieci, a nie metr kwadratowy. Będziecie musieli zamknąć wysypisko w Milowicach po dzisiejszym wyroku? Panie redaktorze, jestem spokojny o to, że nie. Co nie zmienia faktu, że oczywiście te informacje o tym, że dzisiejsza rozprawa sądowa w tym zakresie się odbędzie, będę jej również się przyglądał. Nie, coś innego mnie wystraszyło, wie pan, bo ja czytam, i to są słowa chyba pana prezydenta Krupy, zainwestowaliśmy w nowoczesną linię w tych Milowicach i ta inwestycja skończyła się tym, że śmierdzi jak diabli. Panie redaktorze, nie znam tych słów pana prezydenta. Mogę się mylić, w każdym razie jest to zdanie, które popłynęło z magistratu. Ono mnie o tyle przeraża, że no ja rozumiem starania o wysokie, dobre inwestycje i o wysoką technologię, tylko coś się rozwinęło. To znaczy, no technologia wynika również z przepisów i z kwestii tego, że musimy w przyszłym roku 50% śmieci mieć posortowanych, wobec czego sortownia to był obowiązek i to jest jeden z elementów, którym w zakresie, z faktu, że sortownie posiadamy, jest to na pewno powód do dumy. Katowice, bo musimy kończyć, więc muszę ten wątek w trochę innym kierunku zwekslować. Katowice rozmyślają o tym, jakby się przyłożyć do wspólnej spalarni? Panie redaktorze, z pewnością. To jest... Bo to by rozwiązało trochę problemów na pewno. Patrząc na to, jak duże metropolie w Europie funkcjonują, w większości, czy w każdej praktycznie są duże spalarnie odpadów i to jest przyszłość i to jest nasz obowiązek. One dzisiaj są niezagrażające w żaden sposób funkcjonowaniu mieszkańców, więc oczywiście pewne emocje będą, ale tylko to jest... Tylko który samorządowiec to weźmie na siebie? To trzeba ludziom wytłumaczyć. Panie redaktorze, ludziom trzeba wytłumaczyć, że jeżeli nie będzie spalarni, to opłaty za śmieci będą wyższe. I myślę, że przez ten pryzmat, jeżeli do sprawy podejdziemy i zagwarantujemy, że spalarnie śmieci są dzisiaj technologicznie bezpieczne i nie zagrażają środowisku, to na pewno kogoś przekonamy. Moim zdaniem ten prezydent, który zdecyduje się na budowę spalarni na swoim terenie, bardzo dużo wygra. Wygra nie tylko ze względu na dużą inwestycję w infrastrukturę, ale przede wszystkim na kwestie podatkowe. To co się Marcin Krupa zastanawia? Myślę, że Marcin Krupa się nie zastanawia i myślę, że nikt się nie zastanawia, tylko że jest to sprawa, którą trzeba potraktować z perspektywy metropolii, a nie tylko Katowic, ponieważ spalarnia dla samych Katowic, tylko i wyłącznie miasta Katowice nie będzie miała takiego sensu jak dla całej metropolii. Więc jestem spokojny o to, że samorządowcy w metropolii na pewno w tym zakresie się porozumieją. Im szybciej to zrobią, tym lepiej. Ja będę gorąco apelował i zachęcał do tego, aby prowadzić też przede wszystkim z mieszkańcami dialog w tym zakresie. Na progu nowego i starego roku taka opowieść o Katowicach od naszego dzisiejszego gościa. Maciej Biskupski, szef Rady Miejskiej Katowic, był naszym gościem dziś rano. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, wszystkiego dobrego.